Dariusz Samoraj. Pozwana Anna Grodzka. Biura poselskie mieszczące się przy ulicy Brackiej nr 15 31005 Kraków. Pozew o ochronę dóbr osobistych. Pozwana Anna Grodzka, wykonując mandat poselski w czasie podejmowanych interwencji inicjowanych przez moją żonę Elizę Samoraj, w sposób jaskrawy, bezspornie naruszyła moje dobra osobiste, w tym w szczególności dobra osobiste znajdujące się pod szczególną ochroną prawną, a mianowicie dobra związane z ochroną czci, godności, dobrego imienia, zdrowia, sfery życia psychicznego, życia rodzinnego i prywatnego. Korespondencja, rozmowy telefoniczne dołączone są oczywiście do pozwu o ochronę dóbr osobistych. Dzień dobry. Chciałbym złożyć pozew o ochronę dóbr osobistych. Tutaj bardzo proszę, to jest do poświadczenia. Dzisiaj jest 13 stycznia 2014 roku. Manifestujemy tutaj z dzielnym tatą przed prokuraturą rejonową na ulicy Kruczej 3442 Warszawa. W tej chwili będę udawał się na górę z doniesieniem. Z doniesieniem przeciwko pani poseł Annie Grodzkiej. Doniesienie mówi o tym, że niniejszym wnoszę o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Annie Grodzkiej, posiadającej biuro poselskie posła na Sejm Rzeczpospolitej przy ulicy Brackiej nr 15 31005 Kraków oraz Katarzynie Kobro, asystentce posła, w związku z zaistniałymi faktami, a mianowicie, że działając wspólnie i w porozumieniu doprowadziły nie później niż w dniu 25 lutego 2013 roku w Warszawie do bezprawnych dwóch nagrań audio z rozmów przeprowadzonych bez uprzedzenia między moją żoną Elizą Samoraj, a następnie w ten sposób uzyskane nagrania z przekroczeniem swoich uprawnień przekazały Rzecznikowi Praw Dziecka do siedziby Rzecznika Praw Dziecka przy ulicy Przemysłowej nr 30/32. Działaniami tym działały, postępowaniem tym działały na moją szkodę. W załączeniu przedkładam pismo z dnia 25 lutego 2013 roku, zredagowane przez panią Annę Grodzką, z treści którego wynikają okoliczności podane we wstępie pisma. Jednocześnie proszę o osobiste przesłuchanie na podawane w doniesieniu okoliczności. Właśnie wyszedłem z biura podawczego prokuratury rejonowej dla Warszawy Śródmieście. Złożyłem doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Annę Grodzką w postaci podsłuchiwania, nagrywania i doniesienia tych nagrań i dokumentów, w których była zawarta nieprawda, do Rzecznika Praw Dziecka. Zobaczymy, jak zostanie rozpatrzona ta sprawa. Mam nadzieję, że Anna Grodzka zostanie ukarana za te swoje czyny bezprawne.